Proszę Państwa, już za chwilę w katowickim NOSPRZE rozpocznie się koncert inaugurujący festiwal filmowy Transatlantyk. To będzie koncert muzyki filmowej Jana A.P. Kaczmarka, czyli stwórcy tego festiwalu, osoby, która w świecie filmu bardzo wiele znaczy i która oczywiście jest laureatem Oscara, o czym Państwo wiedzą, bo mówimy o tym dzisiaj raz po raz w Radiu Katowice. Dołączyły do mnie dwie wspaniałe kobiety, la maestra, chciałoby się powiedzieć, pani Monika Wolińska, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Jest z nami również pani Iwona Sobotka. Dobry wieczór, witam. Sopran, tak chciałam panią przedstawić. Tak. Jak nasza sala koncertowa? Panie bywały w świecie, na tylu kontynentach, w tylu wspaniałych miejscach, a Katowice jak wypadają na tym tle? Ja Katowice akurat poznałam w marcu na ostatnim koncercie przed pandemią, bo tutaj właśnie dyrygowałam koncert. Poznałam tę salę, no i miłość od pierwszego wejrzenia. To jest absolutnie na skalę, myślę, europejską na pewno, a nawet światową. Jedna z najpiękniejszych i najlepszych akustycznie sal, co zresztą dzisiaj potwierdził też Jan. Bardzo się cieszę z tego. A pani, czy dobrze się tutaj czuje jako gwiazda? To nie jest moje pierwsze spotkanie z tą salą. Również miałam okazję wystąpić nawet na sali kameralnej z recitalem pieśni i muszę powiedzieć, że to jest moja ulubiona sala w Polsce, najlepsza. Dzisiaj mówimy o muzyce filmowej. Muzyka filmowa jest dla wielu ludzi przepustką do świata klasyki, bo ona nas po prostu uwodzi. Ja to tak odczuwam, czy pani by się zgodziła z tą opinią? Na pewno tak jest. No my z kolei w muzyce klasycznej troszeczkę ubolewamy, że jest bardziej popularna i łatwiej w nią wejść niż w muzykę klasyczną, ale rzeczywiście ja na przykład organizując kiedyś festiwal muzyki współczesnej mieszałam gatunki muzyki filmowej, muzyki klasycznej, dlatego że było łatwiej najpierw to sprzedać, żeby później zrozumiano tę drugą. I ta publiczność, myślę, już nie jest tak, że się dzieli tylko na filmową i tylko na klasyczną, że jednak ludzie gdzieś poznając smak muzyki, w ogóle muzyki, idą zawsze za pięknem. Czy warto zobaczyć film, zanim się zaśpiewa arię, która tam jest wykorzystana, czy jakiś motyw muzyczny? Ja nigdy tak nie za bardzo zwracałam uwagę na muzykę, bo muzyka generalnie w filmach bardziej tworzy klimat i nie zastanawiam się ja, Iwona Sobotka, jak oglądam film, czy ja bym to dała radę zaśpiewać, czy nie, bo to wtedy nie mogłabym czerpać jakby radości z samego oglądania. Natomiast no jak się już jakby siada do repertuaru i się go ćwiczy, no to muszę powiedzieć, że napotykamy tu różne wielkie trudności, tak więc byle laik tej muzyki nie zaśpiewa. No tak, oczywiście. Chciałabym zapytać o ulubione filmy z tego dzisiejszego muzycznego repertuaru, które pani lubi. Ja w ogóle kocham wszystko, może w całości muzykę Jana, natomiast filmy i muzyka Jana, taki spójny jeden, to Unfaithful zdecydowanie, niewierna. Czyli niewierna z Oliwierem Martinezem, tak? Co ta muzyka robi w filmie? Ja w ogóle muszę się przyznać, że najpierw pokochałam film, muzykę, a później dowiedziałam się, kto ją napisał. To było jeszcze przed znajomością z Janem. Byłam bardzo zaskoczona. Nie pamiętam pytania. Jak ona gra, jak muzyka gra właśnie w tym filmie? Też tak, jak Iwonka powiedziała, że jakby na to się nie zwraca uwagi, że coś jest przeżyciem, że coś dociera do człowieka, natomiast to jest spójne, to jest zupełnie inaczej, muszę powiedzieć, wykonać coś koncertowo, bo czasami trzeba różne rzeczy dołożyć. To, co w filmie podane jest z obrazem i jakby wyobraźni nie trzeba poddawać, tutaj trzeba się jeszcze bardziej w tę muzykę wejść i w tej wersji koncertowej myślę, że takie 100% emocji więcej. To jeszcze powiedzmy o tej muzyce, którą usłyszymy za chwilę. To jest Niewierna, to jest Marzyciel i jaki jeszcze repertuar? Hachiko Goodbye, słynny przebój. Jan zawsze mówi, że wszędzie to śpiewają, wszędzie to uwielbiają. Anna Karenina. Jest suita z filmów Agnieszki Holland. Jest na przykład Całkowite zaćmienie. Nie pamiętam już tych dwóch tytułów, w każdym razie, bo to jest w formie suity podane, tak, bo to jest po prostu w formie suity podane, niezwykle interesujące. No właśnie. Mamy dzisiaj premierę, mamy z filmu Magnezja, tak, tak więc ja miałam właśnie przyjemność nagrywać tę ścieżkę dźwiękową do tego filmu razem z Janem i no dzisiaj jest wielka premiera, tak więc zobaczymy, czy się ludziom spodoba.
tego też będzie kawałek obrazu. Proszę Państwa, zbliżają się te muzyczne i filmowe emocje w katowickim Nosprze. Koncertem muzyki Jana A.P. Kaczmarka rozpoczyna się festiwal Transatlantyk, któremu patronuje Radio Katowice. Katowice są miastem przyjaznym sztuce filmowej, mamy kina studyjne, mamy wspaniałe Centrum Sztuki Filmowej, czyli dawne Kino Kosmos i mamy instytucję filmową Silesia Film. Szefowa tej instytucji Ewa Sadkowska obok mnie, witam Cię. Bardzo mi miło, dzień dobry. I w dodatku w Katowicach zacumował Transatlantyk, wielkie wydarzenie. Tak, jest to faktycznie święto kina. Po raz pierwszy Transatlantyk w swojej odsłonie na 10. rocznicę tak naprawdę istnienia tego festiwalu. Faktycznie święto dla kinomanów. Dzisiaj rozpoczynamy koncertem w katowickim Nosprze. To będzie muzyka filmowa wielkiego kompozytora Jana A.P. Kaczmarka, laureata Oscara za muzykę do filmu Marzyciel, a potem będzie się działo w mniejszych kinach, w bardziej kameralnych grupach. Tak, tak naprawdę już od dzisiaj pierwsza projekcja w kinie Światowid, od dzisiaj startujemy, projekcja filmu Ozona, także już od dzisiaj właściwie repertuar filmowy jest gotowy. To właściwie bardzo fajnie, że można mówić o połączeniu jakimś muzyczno-filmowym, gdzieś ten transatlantyk, ten most buduje. Wszystkim pokazom filmowym towarzyszą dyskusje, panele, I bardzo ciekawy program edukacyjny. No właśnie, będziemy się spotykać ze znawcami sztuki filmowej. Będzie można wziąć udział w czymś, co nazywamy masterclass. Tak, oczywiście najbardziej tutaj wielkie nazwisko to Ken Loach. Wielkie kino społeczne, które myślę tutaj na Śląsku może być odczytane bardzo interesująco. Ale będzie również Jan P. Matuszyński, który opowie o swoich wspaniałych filmach fabularnych, o swoich nagrodach, o serialach, które tworzy. Tak, katowicka filmówka jako szkoła, która jest właściwie wielką kuźnią talentów. Matuszyński, Domalewski, Smoczyńska, a również tacy aktorzy jak Zbigniew Zamachowski. Także naprawdę program w pełni jak gdyby wyczerpuje studyjność naszych kin i naszą misję i wizję, bo pokazom towarzyszą spotkania, rozmowy, debaty. Tak naprawdę wchodzimy dzisiaj w absolutnie klimat festiwalowy. Już od 10 godziny projekcje, rozmowy, debaty, koncerty. Wszystko, co najważniejsze dla kinomanów. A czy oni dopiszą, czy interesują się festiwalem pomimo pandemii? No oczywiście znajdujemy się w takim trudnym czasie, że każdy wychodząc z domu podejmuje jakieś ryzyko. Ja wierzę w to, że ludzie jednak pragną tego wspólnego doświadczenia. Wspólnego ekranu. Wspólnego ekranu, dokładnie. Tak jak kiedyś o tym mówiliśmy, to nie jest mały ekran, to nie jest ekran komórki, to nie jest ekran komputera. Chociaż oczywiście festiwal jest wersją hybrydową, bo na platformie Moje e-kino można wiele projekcji i masterclass i dyskusji obejrzeć w domowych pieleszach. Ja jednak liczę na to, że publiczność zechce odwiedzić nasze dwa kina studyjne, ponieważ cały festiwal dzieje się w Kinoteatrze Rialto i w kinie Światowid. Proszę Państwa, Transatlantyk zacumował w Katowicach. Rozpoczyna się dziś ten festiwal koncertem w katowickim Nosprze, a później wiele atrakcji. Można wziąć udział w ciekawych spotkaniach, w projekcjach. Światowid i Rialto czekają na nas. Dołączyła do naszego festiwalowego studia Józefina Bartyzel, rzeczniczka prasowa festiwalu. Dzień dobry. Dzień dobry. Właściwie powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo to jest uroczysty wieczór w Nosprze, miejscu, które się Pani spodobało. Absolutnie tak. Dobry wieczór Państwu. Bardzo jest nam tutaj miło być. Przede wszystkim dlatego, że Nospr jest niezwykłą instytucją, także jeżeli chodzi o architekturę, ale przede wszystkim wspaniałym miejscem, jeżeli chodzi o muzyków i maestrię. A tutaj nasz koncert otwierający dziś, gala The Best of Jana P. Kaczmarek, to jest zaszczyt z naszego punktu widzenia. A potem przenosicie się do kin studyjnych i wiem, że organizatorzy Transatlantyku bardzo doceniają to, że właśnie festiwal w takich małych, kameralnych kinach.
Tak jest rzeczywiście. My prezentujemy kino, które przyjeżdża do nas z najlepszych festiwali na całym świecie, ale to są często filmy, które pojawiają się rzeczywiście na takich pokazach w kinach studyjnych. To jest kino, które ma niezwykłe walory artystyczne, więc pokazujemy filmy, którym te przestrzenie Rialto i przestrzenie światowida rzeczywiście jakby przydają jeszcze blasku. Bardzo nas cieszy, że to są wnętrza, które są przepiękne, że to są kina z tradycją. Tym bardziej, że tegoroczna odsłona festiwalu jest 10, więc dla nas to jest jubileusz. I proszę mi wierzyć, że jest rzeczywiście osobnym rodzajem przyjemności celebrowanie tego jubileuszu w takich niesamowitych wnętrzach, którymi są kina studyjne w Katowicach. Filmów jest mnóstwo i niektóre z 2020 roku, więc to są te gorące tytuły. Tak jest, bardzo nas to cieszy. Rzeczywiście staramy się pokazywać w głównej mierze kino świeże, które przyjeżdża do nas z festiwali. Na przykład film otwierający Lata 85 w reżyserii François Ozona ma swoją polską premierę w Katowicach, więc widzowie festiwalu zobaczą go jako pierwsi. I ten film miał mieć premierę w Cannes, które nie odbyło się w maju tego roku. W związku z tym premierowo otwierał się w Toronto. Festiwal skończył się bodajże 17 września, więc on pokazywany jest tutaj absolutnie jako gorąca nowinka. Bardzo się z tego cieszymy. Jesteśmy w Nosprze, budynku, o którym słyszała Polska. Bardzo głośno jest również o naszej filmówce. Ten budynek zdobywa wszystkie właściwie architektoniczne nagrody, a w środku kształcą się studenci, artyści, obecni również na transatlantyku. To było dla nas oczywiste i naturalne, że Śląska Filmówka będzie naszym bardzo mocnym partnerem w programowaniu tego festiwalu. W związku z tym stworzyliśmy razem nową sekcję, która nazywa się Nowa Energia. Tak widzimy tę szkołę filmową. Obserwujemy to, że absolwenci i absolwentki filmówki w Katowicach biorą szturmem festiwale światowe i polskie. W związku z tym uznaliśmy, że chcemy zaprezentować naszym widzom filmy pięciorga absolwentek, absolwentów i będziemy pokazywali takie ciekawe zestawy, czyli w każdym przypadku film pełnometrażowy uznany taki jak Fuga na przykład Agnieszki Smoczyńskiej czy Czerwony Pająk, które są filmami, które naprawdę zostały docenione na całym świecie, ale pokazujemy też etiudy z czasów studenckich tych znanych, znakomitych reżyserów. To jest Agnieszka Smoczyńska, to jest Maciej Pieprzyca, Marcin Koszałka, to jest Jan P. Matuszyński. I to jest Piotr Domalewski, którego najnowszy film także pokażemy na festiwalu. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, program festiwalu Transatlantyk oczywiście jest dostępny w sieci. Cieszymy się z obecności na tym ważnym festiwalu absolwentów i studentów Śląskiej Filmówki, czyli Szkoły Filmowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do zobaczenia na Transatlantyku.